Dzień dobry Państwu. Coś dziwnego dzieje się na wschodniej granicy Polski. Coś dziwnego dzieje się w Ministerstwie Obrony Narodowej. Nie jesteśmy uczciwie informowani. Jak wiemy od prezydenta informacje są wstrzymywane, żandarmeria nadużywa swoich uprawnień, a żołnierze na granicy nie są prawidłowo wyposażeni. To słowa Krzysztofa Bosaka, wicemarszałka Sejmu, cytowane w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Zobaczycie te słowa Państwo na własne oczy i komentarz mój do tego również. Na dodatek jeszcze trzeba podkreślić, że prezydent Andrzej Duda powiedział, że nic nie wiedział o sprawie aresztowania żołnierzy na granicy, którzy najprawdopodobniej po prostu się bronili. O szczegółach tego doniosę również Państwu w tym materiale. I dodam do tego na końcu coś więcej, mianowicie coś dziwnego dzieje się w ogóle z tymi prowokacjami. Rozwinę ten wątek w dalszej części tego materiału. Dzień dobry raz jeszcze, Tomasz Piekiennik z tej strony i pozdrawiam serdecznie wszystkich Państwa dotychczasowych, jak i nowych subskrybentów i zapraszam oczywiście do subskrypcji tego kanału. Przypominam też, że warto dać łapkę w górę, szczególnie jeżeli uważacie Państwo to wideo za wartościowe. W tym materiale, jak wspomniałem, przedstawię Państwu tło i szczegóły dwóch skandali na granicy wschodniej Polski. Po pierwsze, chodzi o śmierć bardzo młodego żołnierza i o tym za chwilę na miejscu pierwszym. A po drugie, chodzi o aresztowanie żołnierzy kilka miesięcy temu. Dlaczego to wszystko wychodzi na światło dzienne dopiero teraz? I czy faktycznie politycy ci najwyżsi rangą, mogli o tym nie wiedzieć. Mam na myśli tutaj prezydenta Andrzeja Duda i premiera Donalda Tuska. Powiem też Państwu, że ja jestem tym już rzeczywiście zbulwersowany. Rozwinę to w dalszej części jako mój komentarz, ale zaspoileruję już teraz. Myślę, że każdy Polak, każda Polka i każdy Polak jest zbulwersowany tym. Że żołnierze, którzy strzegą wschodniej granicy Polski, w zasadzie chyba sami są, i teraz cudzysłów, zastraszeni sytuacją aresztowania ich kolegów, która to miała miejsce w marcu. I być może to jest przyczyną tego zdarzenia, które miało miejsce, czyli napaści na młodego 21-letniego 21 żołnierza, który zginął niestety od ugodzenia nożem. W każdym razie. Warto te wszystkie wątki naświetlić i tym zajmę się za chwilę, drodzy Państwo. Zatem zapraszam do oglądania dalej. Jak Państwo widzicie, przedstawiam tu Wam publikację Z Rzeczpospolitej z 6 czerwca. Na mocy prawa cytatu: Żołnierz raniony nożem przy granicy nie żyje. Dowództwo generalne podało informację, że zmarł szeregowy Mateusz Sitek, żołnierz, który pod koniec maja, a więc no, powiedzmy tydzień, półtora tygodnia temu, został ugodzony nożem na granicy polsko-białoruskiej. Pod warszawskim szpitalem na szaserów warszawiacy zostawiają znicze i kwiaty. I to jak Państwo możecie tutaj zobaczyć, rzeczywiście zaczyna się dziać tutaj no, chyba żałoba narodowa. Zobaczymy, czy władze ogłoszą to wprost. Szeregowy Sitek był leczony w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie. Kilka godzin wcześniej RMFM podało, że, na, że ranny na granicy z Białorusią żołnierz jest w stanie śmierci klinicznej. Zobaczcie teraz doniesienia z dnia dzisiejszego, czyli 7 czerwiec 2024 roku. Tak wyglądał ten młody żołnierz, miał 21 lat. To szeregowy Mateusz Sitek. Śmierć żołnierza na granicy. Są wyniki sekcji zwłok. Pośmiertny awans Mateusza Sitka. Przed południem przeprowadzona została w zakładzie medycyny sądowej sekcja zwłok Mateusza Sitka, szeregowego pierwszej brygady pancernej, który w czwartek zmarł w wyniku obrażeń doznanych po zaatakowaniu go nożem przez jednego z migrantów na granicy. I rozwijając zapowiedziane na wstępie kwestie, które mnie bulwersują, drodzy Państwo, no muszę Państwu powiedzieć, że to tak chyba nie może być, że ataki przybierają coraz bardziej zmasowaną formę na wschodnią granicę, prowokacje, może tak to określę, a żołnierze nie wiedzą, co mają robić. Dlaczego nie wiedzą, co mają robić? Dlatego, że na pewno rozniosło się to wśród nich szerokim echem to, co uczyniła żandarmeria wojskowa w marcu. Chodzi tutaj o aresztowanie żołnierzy, którzy oddali kilka strzałów, kilka czy kilkanaście. Tego dokładnie nie wiadomo, bo media tego dokładnie nie opisują. Ale zerknijcie Państwo razem ze mną na Kolejne doniesienia prasowe. Publikacja również z Rzeczpospolitej 7 czerwca, dzień dzisiejszy. Strzały na granicy. Skaner 3D pomoże wyjaśnić, czy żołnierze strzelali w ziemię. Film, na którym żołnierze oddają strzały w stronę imigrantów na granicy z Białorusią, zostanie decyzją prokuratury poddane rekonstrukcji 3D, by odtworzyć każdy niuans miejsca zdarzenia, w tym kąt nachylenia broni. I przejdźmy teraz do kilku faktów tego artykułu autorstwa pani Izabeli Kacplak i pani Grażyny Zawadki. Prokuratura Okręgowa w Warszawie zleci opinię kryminalistyczną nagrania Straży Granicznej z kamer, które zarejestrowały zajście. Pozwoli to odtworzyć dokładny przebieg zdarzenia. Między innymi odległości między żołnierzami a migrantami, widoczności, a co najważniejsze prawdziwy kąt nachylenia broni i zachowania migrantów. I zweryfikować zeznania podejrzanych o nadużycie uprawnień dwóch żołnierzy, że strzelali w ziemię. Tak twierdzi Onet, który opisał zajście. Opinie ma wykonać laboratorium kryminalistyczne żandarmerii wojskowej. Ja w tym miejscu zaznaczę, drodzy Państwo, że tego typu rekonstrukcje, oczywiście sensowne i celowe, są, w mojej ocenie, z punktu widzenia wyciągania nauk na przyszłość. Tego, w jaki sposób żołnierzy szkolić, jak udzielać, jakich udzielać im rekomendacji, ewentualnie także, jakie tworzyć prawo. Natomiast yy, yy, pozwolę sobie na taką opinię, na podstawie dostępnych publicznych informacji, trzeba jasno powiedzieć, że. Ci żołnierze bronili się przed napierającymi migrantami. Oddali najpierw, zgodnie z publikacjami, które donoszą z źródeł ogólnodostępnych, oddali najpierw strzały w powietrze. I to nie pomogło. Migranci napierali. Zapewne byli uzbrojeni w jakieś sztachety, być może właśnie też i w noże. I co oni mieli zrobić? Zadajcie sobie sami pytanie. Tak? Jesteście na granicy, macie do dyspozycji broń i napierają na was jakieś osoby. Użyję teraz takiego słowa dziwne, prawda? Dziwne osoby, dlatego że z tymi migrantami no, to w ogóle łączy się taka aura no, wielkiej, można powiedzieć, nietypowości, prawda? Wszyscy mówią o tym, że jest to element wojny hybrydowej, że w tej chwili siły wschodnie, czyli Rosja, czyli Białoruś do Polski wysyłają tego typu broń hybrydową w postaci po prostu ym, pocisków polegających na... Żywym organizmie ludzkim, na migrantach. I czy z tą wojną hybrydową, czy historią wojny hybrydowej, trzeba się tutaj zgodzić zdecydowanie. Natomiast dziwne jest w tym wszystkim to, że żołnierze, którzy wykonali, jak się wydaje, procedury ostrzegawcze, zostali zostały im postawione zarzuty, czy zostali uznani za przekraczających mechanizmy obrony koniecznej. Ale ja dodam jeszcze coś tutaj dodatkowo. W mojej ocenie żołnierz, który, który strzeże granicy na Białorusi, na tej głośnej granicy, na której, głośno o, o której jest głośno, o której głośno jest w zasadzie każdego dnia, drodzy Państwo. Media donoszą nam od wielu, wielu dni tygodni, tylko już miesięcy. Że na tej granicy jest bardzo głośno, że liczba przypadków nielegalnych przekroczeń jest potężna, że zachowania migrantów są bardzo agresywne i że są to właśnie tak zwane nowoczesne pociski broni hybrydowej. I nie wahają się używać siły przeciwko polskim żołnierzom, przeciwko pogranicznikom. No więc, dlaczego ci żołnierze zostali aresztowani? Dzisiaj Wszyscy brzmią. Brzmi premier, brzmi prezydent, prezes pewnie też, brzmi nawet minister obrony narodowej, że to, co dotknęło tych żołnierzy, czyli aresztowanie przez żandarmerię wojskową, jest nadgorliwością. No tyle tylko, że trzeba zadać pytanie, jako opinia publiczna, dlaczego wychodzi to dopiero po tak długim czasie, drodzy Państwo. Zerknijmy jeszcze raz do publikacji, która opisuje, jak to zdarzenie przebiegało. Do zdarzenia doszło 25 marca w roku, tego roku w okolicy Dubicz Cerkiewnych na Podlasiu. Jednym z bardziej newralgicznych miejsc na polsko-białoruskiej granicy, gdzie dochodzi do masowych prób sforsowania granicy i ataków na funkcjonariuszy przez grupy często uzbrojonych migrantów. Kiedy uchodźcy przekraczają granicę, polscy żołnierze zaczynają strzelać w górę. Pada kilka strzałów ostrzegawczych zgodnie z prawem użycia broni. To nie pomaga. Uchodźcy kroczą naprzód, padają kolejne strzały ostrz ostrz ostrzegawcze, migranci nadal napierają. W końcu żołnierze, w ramach obrony własnej, zaczynają strzelać przed, przed nimi w ziemię. I drodzy Państwo, zakładając, że polega na prawdzie opis tutaj tego zdarzenia, przejdę raz jeszcze do krótkiego skomentowania i wyrażenia mojego zbulwersowania. Dajcie znać, proszę, w komentarzach, czy uważacie podobnie, bo. Napomknąłem kilka chwil temu tak zwany fakt obrony koniecznej, ale przypomnijmy, że on obowiązuje tak naprawdę zgodnie z prawem osoby prywatne, osoby fizyczne, osoby, które bronią swojego życia, zdrowia, swojego mienia, osoby, które bronią swoich bliskich przed napastnikiem. To jest tak zwana obrona konieczna. Natomiast żołnierz, pogranicznik, żołnierz na granicy, to on nie tylko musi realizować zadania w ramach obrony koniecznej, żeby jemu się nie stała krzywda, żeby innym żołnierzom się nie stała krzywda, ale on przecież strzeże też granicy i bezpieczeństwa państwa polskiego. W związku z tym chyba nie ulega wątpliwości, że moment, w którym taki żołnierz powinien, a wręcz musi interweniować, powstaje dużo wcześniej. Niż moment, w którym w ramach obrony koniecznej każdy z nas ma prawo bronić się przed interweniującymi napastnikami. A w tym wypadku, i tak jak się wydaje, ci żołnierze zachowywali zimną krew, bo zgodnie z procedurami oddawali najpierw strzały ostrzegawcze w powietrze, dopiero potem strzały ostrzegawcze w ziemię przed napierających migrantów. Drodzy Państwo. Czytamy dalej w publikacji. Sprawa, jak podkreśla prokuratora Krajowa w czwartkowym komunikacie, została zainicjowana informacją oraz nagraniami wideo przekazanymi przez Straż Graniczną Wydziałowi Żandarmerii Wojskowej w Białymstoku. Żandarmeria Wojskowa, bazując na tym obrazie, 29 marca zatrzymała trzech żołnierzy. Z przedstawionych dowodów, a w tym w szczególności z nagrania kamer pokazanego przez Straż Graniczną, wynika, że żołnierze podczas interwencji prowadzonej wobec migrantów próbujących nielegalnie. Przekroczyć granicę RP przekroczyli swoje uprawnienia poprzez oddanie w ich kierunku co najmniej kilku strzałów, narażając, na, narażając tym na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Z oględzin zabezpieczonego zapisu kamer straży granicznej wynika również, że żołnierze oddający strzały nie znajdowali się w sytuacji zagrażającej ich życiu. Nie ustalono, aby na skutek oddanych strzałów ktoś odniósł obrażenia, obrażenia czytamy w komunikacie. Więc jeszcze trzeba tutaj jedną rzecz podkreślić. Jak tutaj Państwo widzicie, żandarmeria wojskowa wydając ten komunikat, cytowany tutaj właśnie w Rzeczpospolitej, twierdzi, że żołnierze być może prawdopodobnie dopuścili się przekroczenia tutaj swoich uprawnień i nie ustalono, żeby ta sytuacja, czyli ten napierający, czyli ci napierający migranci, byli dla tych żołnierzy zagrożeniem życia. Tyle tylko, że, drodzy Państwo, Oczywiście nikomu nie życzmy źle, natomiast ciekawe, jak zachowałby się autor tych słów, pewnie jakiś rzecznik prasowy, żandarmerii, gdyby sam znajdował się w tej sytuacji. Tak? Gdyby sam znajdował się naprzeciwko agresywnych, dziwnie się zachowujących, rozwścieczonych migrantów, bo być może tak ta sytuacja właśnie wyglądała. Co za tym idzie, szkoda, że. Sprawa wybuchła jako skandal dopiero w pierwszym tygodniu czerwca 2024 roku, a to wszystko miało miejsce jeszcze w marcu. To po pierwsze. To może bulwersować, prawda? Po drugie, dlaczego ci żołnierze zostali aresztowani? Przecież, ym, nawet jeżeli trwają jakieś wyjaśnienia, trwają jakieś czynności, to my mówimy tutaj o żołnierzach. I ja uważam, i teraz postawię bardzo mocną tezę, że fakt ich aresztowania też nie był przypadkowy. Ja bym tutaj nawet posunął się nieco dalej niż minister obrony narodowej pan Władysław Kosiniak-Kamysz, który mówi, że to nadgorliwość. W mojej ocenie to stworzenie jakiegoś precedensu, bo nadgorliwością nazywamy, no, można powiedzieć, taką funkcjonowanie takie bardziej urzędników, prawda, czy yy, przeginanie. W tym, co robimy. Natomiast tutaj ja uważam, że sprawa aresztowania tych żołnierzy była konsultowana pomiędzy różnymi szczeblami żandarmerii wojskowej i kto wie, czy nie była również konsultowana z kimś właśnie z resortu pana Kosinieka Kamysza, a być może nawet z nim samym. Dlaczego drodzy Państwo tak uważam? Dlatego, że w mojej ocenie, jeżeli zakładać, i to jest teraz teza, prawda, jeżeli zakładać pewne tendencje naszej władzy dotyczące chęci zaangażowania się w wojnę na Ukrainie, co tutaj również z komentarzy na tym kanale widać bardzo często, Państwo również potwierdzacie, że dostrzegacie, no krótko mówiąc, umówmy się, dziś każdy już chyba dostrzega, że nasza władza, minister obrony narodowej, prezydent, premier i minister spraw zagranicznych wielokrotnie się wypowiadali w takim właśnie tonie, że Polska powinna, Polska nie wyklucza, wysłania wojsk swoich na Ukrainę, żeby wesprzeć ten konflikt. Nawet prezydent Andrzej Duda kilka miesięcy temu podczas szczytu bezpieczeństwa w Paryżu powiedział, że są rozważane różne scenariusze, w tym takie, aby wysłać wojska w charakterze niemilitarnym na Ukrainę, aby wysłać służby mundurowe polskie. Tak, nie, nie doprecyzowywał tutaj pan prezydent, ale pewnie chodziło tutaj o Straż Graniczną, o policję ym, i o yy, żołnierzy, aby wesprzeć Ukrainę w obronie jej granic. Tak, drodzy Państwo, te słowa prezydenta Andrzeja Dudy przeze mnie na tym kanale były także komentowane. No i teraz, jeżeli założyć, że władza w jakiś sposób wykonuje, być może, drodzy Państwo, albo swój taki pomysł, choć wątpię, albo tego typu uzgodnienia z państwami na to, w co już bardziej bym dowierzał, no to musi popełniać pewnego rodzaju co takiego. Popełniać co najmniej otwartość na prowokacje. Yy, wiem, jak to brzmi, zdaję sobie z tego dokładnie sprawę, natomiast jeżeli założyć nadgorliwość i przypadek, to oczywiście można na to zepchnąć ten incydent, czyli fakt aresztowania żołnierzy, yy, którzy, i tutaj znowu założenie, najprawdopodobniej. Bronili się zwyczajnie i chcieli odeprzeć napór migrantów, bo przecież mają za zadanie strzec polskiej granicy, to po pierwsze mają za zadanie strzec swojego bezpieczeństwa, bezpieczeństwa siebie nawzajem, jako żołnierzy, którzy tam funkc stacjonują, funkcjonują. No i teraz, jeżeli założyć to, co teraz powiedziałem, no to. Powiedzenie żołnierzom, czy wszystkim innym, poprzez aresztowanie tych nieszczęśliwców, słuchajcie, wy to musicie uważać, jak reagujecie na to, co tam migranci robią na granicy i nie możecie być zbyt agresywni, macie ich odstraszać, ale tak, żeby się oni za bardzo nie wystraszyli, a jak tylko wyciągniecie broń, to pamiętajcie, będziecie aresztowani. To, to taki jest wydźwięk tej sytuacji. I co ona może mieć za skutki? No, ta sytuacja może mieć za skutek chociażby to, że żołnierze, nie mogą, to się tego boją, wykonywać jakiejś presji związanej z użyciem broni na granicy. Nawet w charakterze użycia jej, czy nawet w sposób taki jak oddawanie strzałów ostrzegawczych. No, obym się mylił, oby tak nie było. Natomiast ten fakt prowadzi, moim zdaniem, niewątpliwie do tego, że na granicy sprawy będą eskalować. I w mojej ocenie one eskalowały. Czego dowód mamy już również związany z tym, że. Ogłaszaliśmy, czy ja na tym kanale też państwu przed chwilą ogłosiłem śmierć Mateusza Sitka, żołnierza 21-letniego, który od ugodzenia nożem zginął. A być może gdyby żołnierze wiedzieli, że mogą oddawać strzało ostrzegawcze, że mogą kierować lufy w kierunku napastników, bo przecież my nie mówimy tutaj o zgodnie z narracją samej władzy, a więc zgodnie z narracją premiera, prezydenta, ministra obrony narodowej. Jeżeli ci wszyscy politycy mówią, że Migranci, którzy napierają na naszą granicę nielegalnie, to są pociski używane, w cudzysłowie pociski używane w wojnie hybrydowej, to dlaczego przeciwko tym pociskom nie możesz bronić się polski żołnierz? Mówię to, drodzy Państwo, jako y, osoba, która posługuje się tylko i wyłącznie logiką. Jeżeli polscy żołnierze, incydentem polegającym na aresztowaniu y, tych, którzy posłużyli się bronią, jeżeli. Wszyscy inni są tym incydentem informowani, tak w przenośni, słuchajcie, no uważajcie, no wy tak nie możecie robić, to, to, to czym to jest? To jest to tylko i wyłącznie zachętą dla drugiej strony, tej, która używa przemysł przeciwko nam, prawda, i przeciwko tym żołnierzom. No, niestety, do takich logicznych wniosków prowadzi mnie zwyczajna analiza tej sytuacji, drodzy Państwo. Dajcie się znać w komentarzach, co uważacie na ten temat. Dlaczego tak się stało? Czy to Waszym zdaniem jest tylko nadgorliwość? Czy można się tu doszukiwać czegoś więcej? Czy powinniśmy po prostu poprzestać na przypadku? Sądzę, że sytuacja na granicy jest tak napięta. Sytuacja w Ministerstwie Obrony Narodowej jest tak napięta. Sytuacja w relacjach Polski z innymi państwami NATO są takie, jest taka gorąca, że tutaj trudno winić. W przypadku tej sytuacji, tak zwany przypadek, prawda? Sądzę, że tutaj rzeczy są w większym zakresie pod kontrolą i kierowane w ten właśnie sposób, który tu dla Państwa komentuję. Przejdę teraz dla Państwa do kolejnego doniesienia Rzeczpospolitej. Krzysztof Bosak. Coś dziwnego dzieje się, na, coś dziwnego dzieje się w Ministerstwie Obrony Narodowej. Pytanie, co dzieje się w samym ministerstwie? Czy na konferencję wicepremiera każdy może sobie wejść i przerywać? Pytał w rozmowie z RMF lider ruchu narodowego współtworzącego Konfederację wicemarszałek Samu Krzysztof Bosak. Tak, drodzy Państwo, bo... To również ciekawostka, jak ta konferencja prasowa przebiegała, ale o tym być może przy innej okazji. W każdym razie tych konferencji mamy nogo. Konferencje, w formie konferencji wypowiadał się premier, wypowiadał się, drodzy Państwo, prezydent, wypowiadał się również minister obrony narodowej. Mimo tego, na poniedziałek zwołane jest na wschodzie Polski Rada, zwołana jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Zatem, w, w tym momencie sytuacja jest bardzo gorąca i. Kto to wie, czy nie wpłynie na to, w jaki sposób i w jakim kształcie ostatecznie zostanie wprowadzona nie tyle Tarcza Wschód, bo Tarcza Wschód to, jak Państwo wiecie, program rządowy na ponad 10 miliardów złotych, wybudowania wzdłuż granicy z Białorusią i nie tylko, bo nawet dalej, łącznie 700 kilometrów długości granicy, różnego rodzaju umocnień, fortyfikacji, punktów zbiorczych, punktów schronów, miejsc fortyfikacji, uzbrojenia, uzbrojenia pulminowych i tak dalej, i tak dalej. To wszystko przedstawiałem również w analizie na tym kanale kilka dni temu. Polecam odszukać sobie ten materiał, jeżeli jesteście Państwo tym zainteresowani. I ta strefa ma, czyli ta tarcza wschód ma obejmować strefę, która no, w zależności od konkretnego rejonu granicy będzie kilkaset, wynosiła 200 metrów na przykład, a niekiedy znacznie więcej. W związku z tym skutki tego tej inwestycji, tego przedsięwzięcia, tak to powiedzmy, są bardzo, to bardzo poważne. W tym kontekście można też dodać, no ale dlaczego, skoro nam się mówi, że zagraża nam Rosja już tu i teraz, za rok być może, dlaczego ogłasza się nam taki program, który ma być realizowany przez pięć, optymistycznie zakładając, przez pięć kolejnych lat, to nieco zastanawia, prawda? Bo przecież to nie zabezpieczy nas przed tym. Co jak władza nas ostrzega, grozi nam niedługo już ze strony Rosji. Ja na razie używam tutaj narracji władzy, ale dokładam do tego ten element logiczny. W związku z tym być może tu chodzi też o coś innego. I przywołam tutaj komentarz, który wyczytałem pod kilkoma materiałami wideo, które pochodzą od Państwa od widzów tego kanału, że być może tu chodzi o w ogóle bardziej trwałe odgrodzenie tak zachodu, czy który kończy się na Polsce, powiedzmy, od wschodu, tak? Być może o to tutaj chodzi, być może o coś więcej. No, kto to wie? Będziemy bogatsi o tą wiedzę już za kilka lat. Tak trzeba to jasno powiedzieć. Zobaczmy teraz kolejne doniesienia, również z 7 czerwca. Widzicie państwo, jakich jest dużo. Nawet yy, tych konferencji, które się ostatnio odbywają, jest całkiem sporo. Tusk w sprawie sytuacji na granicy. Prokurator Janeczek odwołany. Wszystkie organy państwa powinny działać tak, żeby dawać wsparcie żołnierzom strzegącym granicy, powiedział szef rządu po spotkaniu z ministrami obrony i sprawiedliwości Kośniakiem Kamyszem i Bodnarem. Wszyscy jesteśmy pod wrażeniem sytuacji na granicy. To jest sprawa, w której powinniśmy być zjednoczeni wokół działań polskich służb, które z poświęceniem bronią granic Polski, mówił Donald Tusk. Premier dodał, że możliwość użycia broni przez żołnierzy w sytuacji zagrożenia powinna być oczywista. W tym miejscu dodam jeszcze Państwu, może taki wątek, że, hmm, ale umówmy się, że jest to na marginesie, że zgodnie co też Państwo możecie ustalić na podstawie ogólnodostępnych dostępnych źródeł informacji, w internecie, z kolei strona rosyjska i białoruska twierdzi, że prowokacje na granicy polsko-białoruskiej, no to są za sprawką polskich służb, za sprawą natowskich służb. Coś takiego wydaje się nam tutaj w Polsce niewiarygodne przecież, prawda? Natomiast no, poleca na marginesie te informacje, którą rozprzestrzenia strona ze wschodu, czyli Rosja i Białoruś. Niemniej. Powiem Państwu, kiedy ona dla mnie ma sens. Tylko oczywiście, błagam tutaj, proszę nie pisać, że jestem jakimś prorosyjskim człowiekiem, zwolennikiem jakiegokolwiek reżimu, bo absolutnie tak nie jest. Natomiast zwyczajnie, posługując się logiką, dostrzegam bardzo mocne tendencje polskie i władzy państw NATO i, i Stanów Zjednoczonych do tego, aby wepchnąć do wojny na Ukrainie inne państwa. A dlaczego to też tłumaczyłem przy różnych okazjach? Wspomnę tylko, chodzi tu o, moim zdaniem o osłabienie potencjałów militarnych Rosji i państw, które są z nią stowarzyszone, państw sojuszniczych, a także państw BRICS, po to, aby załatwić pewne sprawy także na Bliskim Wschodzie, aby te siły, aby ten potencjał militarny tam nie dotarł również. A przecież Państwo wiecie, że dzieje się tam całkiem dużo w Palestynie i. Kto wie, czy ten konflikt nie rozszerzy się na Irak? Były już dwa, trzy epizody takie, No nazwijmy to wprost z ataków, prawda, rakietowych. No i teraz w tym kontekście to może mieć tylko sens. Natomiast wrócę tutaj do sprawy zasadniczej. Premier Donald Tusk mówi, Jeste, jesteśmy pod wrażeniem sytuacji na granicy, powinniśmy być zjednoczeni. Osoby, które decydują o sytuacji prawnej żołnierzy, Muszą być absolutnie bez zarzutu i muszą dobrze współpracować z państwem polskim na rzecz wsparcia dla polskich żołnierzy, polskiego wojska. Wtedy, kiedy żołnierze bronią polskiej granicy, mówił szef rządu. Tusk poinformował, że na wniosek ministra sprawiedliwości jeszcze dziś wystąpi do prezydenta o odwołanie zastępcy prokuratora generalnego w pionie wojskowym Tomasza Janeczka decyzją premiera nadzór nad sprawą żołnierzy, którzy oddali strzało strzegawcze na granicy ma przejść pod nadzór prokuratora krajowego. I to co może bulwersować i też myślę wielu wiele osób z państwa to fakt, że przy tej okazji dokonują się jakieś rozgrywki polityczne u nas pomiędzy obozem premiera a obozem prezydenta. Dlaczego? No to popatrzcie państwo. Kolejne doniesienie prasowe z 7, czyli z dnia dzisiejszego, 7 czerwca, tym razem Duda, Andrzej, prezydent Andrzej Duda, wściekły narząd Tuska. Nie widzi podstaw do odwołania prokuratora Janeczka. Być może to właśnie człowiek obozu prezydenta i poprzedniej władzy. A premier Donald Tusk postanowił wykorzystać to do kolejnych czystek i do przywracania na, odpowiednich, na odpowiednio wysokich stanowiskach w różnych resortach po prostu osób ze swojego ugrupowania. Nie ma podstaw do odwołania. Prokuratora Tomasza Janeczka, zastępcy prokuratora generalnego odpowiedzialnego za prokuraturę wojskową, powiedział w piątek, czyli dziś, prezydent Andrzej Duda. Prezydent apeluje, by sprawę zatrzymania polskich żołnierzy na granicy polsko-białoruskiej wyjaśnić po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Przejdę teraz do podsumowania tego materiału dla Państwa i rozwinę wątek, dlaczego jestem zbulwersowany. To po pierwsze, zacznijmy od tego, że musiał zginąć polski żołnierz, a nie mamy jeszcze żadnego, drodzy Państwo, konfliktu, w który Polska jest zaangażowana, żadnej formalnie wojny. Wspieramy oczywiście stronę ukraińską. Niektórzy z Państwa pewnie SASADE twierdzą, że skutek tego jesteśmy już stroną wojny. Trudno się też z takim poglądem nie zgodzić. Natomiast nie mamy działań wojennych na terenie naszego kraju. I zbulwersowany jestem dlatego, że Zginął polski żołnierz, bardzo młody człowiek, 21-letni mężczyzna. Mateusz Sitek. Do tego w mojej ocenie doprowadziły działania i zaniechania ze strony rządzących, ze strony polityków, którzy nadzorują zasady, według których postępują żołnierze strzegący polskiej granicy. I chyba się Państwo ze mną zgodzicie, że jeżeli chodzi o stosowanie broni przez wojsko, to tutaj my nie jesteśmy też na takim samym poziomie, nazwijmy to, ostrożności, jak w przypadku broni używanej przez policję. Dlaczego tak uważam? No, dlatego, że policja najczęściej ma do czynienia, yy, wszak drodzy Państwo, z cywilami. Policja prowadzi interwencje oczywiście w miastach, w aglomeracjach, ma do czynienia z przestępcami, ale. To są powiedzmy osoby fizyczne, osoby prywatne, osoby, które funkcjonują na co dzień w sposób niezawodowo-militarny, bojowy. Natomiast żołnierz styka się i to musi zakładać za każdym razem z tym elementem bojowym po drugiej stronie, z tym elementem wyszkolonym, przeszkolonym, przebiegłym i uzbrojonym. Tak? Dlatego. W mojej ocenie żołnierze strzegący granicy powinni być jak najbardziej wspierani przez polityków, przez sztab wojskowy, przez, przez swoich dowódców. Powinny istnieć tam procedury, które biorą takich żołnierzy również w ochronę, a nie w kajdanki, kiedy wydarzy się taka sytuacja, jaka miała miejsce w marcu, czyli użyć, konieczność użycia broni. Takich ludzi trzeba objąć opieką psychologa. Takich ludzi trzeba wziąć pod moim zdaniem specjalną kuratele, a nie dawać sygnał wszystkim innym, a tych, którzy sięgnęli po broń, po prostu pokazać. Mówię to Państwu na podstawie informacji, które są publicznie dostępne i przy założeniu, że opisywane dzisiaj w mediach, a cytowane Państwu fakty polegają na prawdzie. To jeszcze trzeba zauważyć. Przejdę teraz do rozszerzenia, rozszerzenia tego wątku. Dlaczego to wszystko jest dziwne? No, szczerze mówiąc, jak jeszcze kilka miesięcy temu tu na tym kanale dowodzi, donosiłem Państwu, że to, co mówią dla mnie, do mnie politycy z, tele, z telewizora, z radioodbiorników, na konferencjach prasowych, i wspomnę tutaj kilka konferencji w Paryżu, na której wziął, w której wziął udział prezydent Andrzej Duda. Można by powiedzieć o spotkaniu w Waszyngtonie prezydenta i premiera, a potem o kolejnej wizycie. Po drugie, można mówić o jubileuszu 25-lecia przystąpienia Polski do NATO i konferencji z tym związanej i słowach ministra Sikorskiego kilka miesięcy temu, który już wtedy mówił, że żołnierze niektórych państw są na Ukrainie. No i gdy tak słuchałem tych polityków, to nie ukrywam, że wyciągałem z tego jeden wniosek: istnieje ciśnienie po stronie władzy, a być może też na przedstawicielach naszej władzy. Wywierany jest wpływ ze strony tzw. sojuszników, czyli ze strony, ze strony Stanów Zjednoczonych, ze strony Wielkiej Brytanii, żeby nie wspomnieć, ze strony Izraela i samej Ukrainy. Wywierany jest wpływ i presja na to, aby, do, aby dołączyć do tej wojny na Ukrainie. No i teraz ja Państwu mówiłem, że żeby tak się stało, to musi się wydarzyć coś spektakularnego. Muszą się dziać rzeczy, które są niebagatelne. Które również spowodują, że opinia publiczna zacznie w końcu godzić się na to, zacznie w końcu popierać, nawet nie tolerować, nie tyle godzić się, co zacznie wręcz domagać się być może nawet tego rodzaju sytuacji, jak przystąpienie do wojny, wysłanie wojsk. Natomiast no, nie spodziewałbym się, że za kilka miesięcy, czy kilka miesięcy potem będę tu dla Państwa komentował zjawiska, które miały, czy sytuacje, które miały miejsce w ostatnim czasie. I. Ja sam jeszcze nie dowierzam, czy to może być już ten element prowokacyjny. Jeden z nich to będzie nam z pewnością coraz łatwiej ocenić z każdym mijającym tygodniem i miesiącem, no bo tych zdarzeń będziemy w mojej ocenie przybywać. Czyli ja tu stawiam taką tezę dodatkową, która jest wnioskiem z moich analiz, że drodzy Państwo, to nie ostatni incydent na tej granicy. Pamiętam jak w rozmowie redaktora Romanowskiego w pewnej stacji radiowej została ogłoszona ankieta. Czy Polska powinna wysłać wojska na Ukrainę? I opowiadało się mnóstwo ludzi, powiedzmy 90%, za tym, że nie. Taka sama ankieta miała miejsce też w ostatnim czasie w kwestii tego, czy Polska powinna wspierać Izrael. I ponad 90% osób też odpowiedziało się za tym, że oczywiście nie. Natomiast po wielu tygodniach, w jakimś niedawnym czasie, ze zdumieniem czytam, drodzy Państwo, w Rzeczpospolitej z której publikacji również dla Państwa przygotowuję analizy, ale nie tylko, no bo też, żeby nie reklamować w cudzysłowie tego czasopisma, korzystam z różnych mediów z dziennika, gazety prawnej, z mediów internetowych, krajowych i zagranicznych również to, to muszę to Państwu jednak dodać, że media zaczynają już nas oswajać z tym, że rośnie to poparcie dla wysłania tych wojsk, że ono już jest, że Polacy nie są przeciwni w 90%. Tylko Polacy są przeciwni w kilkudziesięciu procentach. Może 70%, ale w 30 już chcieliby wysyłać wojska na Ukrainę. Z takimi doniesieniami można się spotkać już w internecie i w prasie. W mojej ocenie są to publikacje przedstawiane na zamówienie. Po to, aby nas oswajać. I to, jak społeczeństwo, jak, jak, jak ludzi zwyczajni można z czymś osłania, oswajać. Po to, aby oni nie protestowali, gdy wprowadza się im... Jeszcze do niedawna absurdalnie wyglądające rozwiązania. Przypomnę tu państwu czasy covidowe, co się działo. Z jaką abstrakcją mieliśmy do czynienia, chociażby polegającą na zakazie wstępu do lasu, na nakazie, na obowiązku zamknięcia działalności przez wiele firm, wiele biznesów, chociażby działających w branży gastronomicznej. No i te schematy, powiedzmy, są sprawdzone. Oby tak nie było, obym się mylił i oby ten wątek w ogóle, drodzy Państwo, nigdy nie zaistniał. Natomiast chcę przekazać tylko tyle, że ja spodziewam się dalszych, dalszych prowokacji różnego rodzaju, różnie wyglądających i spodziewam się sytuacji dziwnej reakcji władzy, często nielogicznej z punktu widzenia zwyczajnej czy analizy, nazwijmy to, zwykłego człowieka, no ale tylko właśnie po to, aby doprowadzić w końcu do tej sytuacji. Obym się mylił. Chciałbym, drodzy Państwo, żeby to wnioskowanie logiczne bądź co bądź, Państwo to też potwierdzacie w komentarzach, nie polegało na prawdzie. Niemniej zobaczymy. Nie pozostaje nam nic innego niż mieć w sobie mimo wszystko duże pokłady optymizmu i do tego Państwa zachęcam. Taki czas, w którym teraz żyjemy i w którym funkcjonujemy, to wbrew pozorom też okres, to czas, w którym Możemy i powinniśmy skon skoncentrować się na naszej codzienności, na tym czym się zajmujemy, na tym kim się zajmujemy, z kim żyjemy i być zwyczajnie dla siebie po prostu, starać się być coraz bardziej życzliwym, bo to z pewnością rozjaśni nam każdy dzień. Tym optymistycznym akcentem żegnam się z Państwem, pozdrawiam serdecznie, Tomasz Piekiennik. Do zobaczenia w następnym wideo.